Będę chciał się z wami podzielić takim przemyśleniem bardzo spontanicznym. Gdzieś tam w tym tygodniu przeżywam pewną myśl, która bardzo koresponduje z tym, co, o czym dzisiaj mówimy, a więc o świadectwie, o przeżywaniu Boga. Na sam początek chciałbym ja podzielić się pewnym przeżyciem i świadectwem. Dlatego, że w zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie pewien taki kochany brat, który przeżywa ogromny trud w domu. Prosił o modlitwę, ponieważ jego żona trafiła do szpitala z bólem głowy, z jakimś zaburzeniem wzroku. Widziała podwójnie, potrójnie, już nie wiedzieli, co się dzieje, pojechali do szpitala, okazało się, że jest to guz mózgu, nowotwór. I bardzo zrozpaczeni, proszą o modlitwę, szukają odpowiedzi. Okazuje się, że to jest nowotwór, guz w takim miejscu nie do zoperowania w ogóle. Więc zdawałoby się, po ludzku mówiąc, wyrok. Zdawałoby się. To są dziwne czasy, w których żyjemy. Bardzo dziwne. Zdaje się, jakby skala problemu uświadamiała nam, iż mamy do czynienia z jakąś epidemią. Tak to wygląda. Niemniej jednak na drugi dzień dzwonił do mnie, czy na drugi, czy na trzeci dzień dzwonił, ponieważ bardzo szybko reagowali, trzeba było gdzieś tam jechać, do Katowic jechać, do Gliwic, jakieś próbki, badania robić i tak dalej. Dzwonił do mnie i mówi, taki uszczęśliwiony, słuchaj, jechałem do Katowic z Cieszyna, miałem bardzo mało czasu, ja wiem, że o tej godzinie są same korki, nie da się przejechać, ale modliłem się do Boga i wiesz co, jadę i pierwszy raz mi się zdarzyło przez wszystkie światła do Katowic, zielone, na każdym skrzyżowaniu. I później jak wracałem, również miałem spokojną drogę. Ja tak słucham, tak sobie pomyślałem, przed wami się zupełnie zwierzam. Pomyślałem sobie, no cóż to przecież zielone, no zdarza się zielone światło. Tak, a na wszystkich skrzyżowaniach no też się może zdarzyć. Tak, taka była moja pierwsza myśl. I słyszę w telefonie, jak on się tym cieszy. Jak cieszy się. Wiesz co, Damian, Bóg mi pokazuje, że z nami jest w tym czasie. A ja sobie myślę, no zdarza się. Przecież zielone światło. Nagle zacząłem myśleć, tak jakby Bóg zaczął do mnie mówić. Ile ty masz lat, Damian? 90? Czemu się zestarzałeś? Czemu nie przeżywasz tego? Czemu się nie cieszysz jak dziecko, jak kiedyś? Ty się cieszyłeś takimi obrazami, takimi prostymi cudami. Przecież się cieszyłeś. Jak ty się zachowujesz? Jak jakiś dojrzały już, zakorzeniony chrześcijanin, który już nie potrafi nawet się cieszyć małymi rzeczami. I zestrofowało mnie to. Jakby Bóg mi dał napomnienie. I postanowiłem, to trwało sekundy, takie przemyślenia i mówię, bracie, słuchaj, co Bóg do ciebie mówi, bo jest blisko was w tym czasie. Jeżeli pokazuje wam w ten sposób, ciesz się tym, bo on będzie do was mówił w tym czasie, będzie do was mówił w sposób prosty, będzie do was mówił, choćby przez te światła. I muszę powiedzieć, że to jak kubeł zimnej wody na mnie w tym tygodniu zadziałało, dlatego że uświadomiłem sobie, że chrześcijaństwo, że człowiek, chrześcijanin może się tak zestarzeć duchowo, że przestaje widzieć, słyszeć i się cieszyć tym, że Bóg jest z nim. Przestaje po prostu być wrażliwy na to, że Bóg pomaga mu na każdy dzień, nosi jego ciężary każdego dnia, wspiera go prawicą swoją i czasem to wydaje się tak proste, że my na to nie reagujemy, bo chcemy czegoś bardziej skomplikowanego w życiu, żeby dopiero wtedy się móc cieszyć wielkimi cudami. Okazuje się, że Pan Bóg jest z nami zawsze i czasem w bardzo prosty, zwykły sposób pokazuje swoją pomoc, objawia, choćby przez te światła zielone. No czemu się nie cieszyć z tego i nie dziękować Bogu, zwłaszcza w tak trudnym czasie jak oni? Więc, kochani, na kanwie tego przeżycia chciałbym podzielić się pewnym fragmentem Bożego Słowa, bo wydaje mi się, że jako chrześcijanie potrzebujemy odnowy, ożywienia, odnowienia, odświeżenia naszych przeżyć z Bogiem, naszego postrzegania, naszej wrażliwości na Jego działanie.
Raz jeszcze to powiem. Może się okazać, albo czasem tak się dzieje, że duchowo tak się zestarzejemy, że już po prostu nie widzimy, nie słyszymy, nie reagujemy. Zbyt proste nam się to wydaje, zbyt dziecinne nam się wydają niektóre rzeczy. I stwierdzamy, nie, to tak widocznie przypadek, albo tak się po prostu złożyło. Nie, nie, ja chcę dzisiaj inaczej mówić. Pan Bóg jest z nami i On czyni wielkie rzeczy, wspaniałe rzeczy. I ja chcę być wrażliwy na to zawsze, aby po co? Po to, żeby gdzieś tam swoje ego podnosić? Nie, po to, aby będąc wrażliwym, móc Mu dziękować, uwielbiać i wywyższyć Jego imię za to. Kochani, psalm 103, wiersz 1 i 5, aż do 5. Będziemy korzystać z psalmu, a więc przeczytamy psalm, zacytujemy sobie psalm 103. Psalm Dawidowy, a więc Dawid pisał ten psalm i porusza mnie pierwszych 5 wersetów, wierszy. Błogosław moja duszo Pana, zaczyna się ten psalm. Byli tacy, którzy pieśni już napisali na podstawie tego psalmu. Ten psalm jest znany, to jest ogromna zachęta. To jest tak zachęcający psalm, że Dawid sam siebie nawet nim zachęcał. Błogosław moja duszo Pana i Ty każda cząstko mego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. To On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twe choroby. On wykupuje od zguby Twoje życie. On Cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem Twą codzienność tak, że Twoja młodość odnawia się jak u orła. Kochani, psalm ten zaczyna się zachętą do błogosławieństwa. Do tego, aby błogosławić Boga. I muszę na samym początku wyjaśnić, czym jest błogosławienie albo błogosławieństwo. Co to znaczy faktycznie błogosławić kogoś albo w ogóle błogosławić czy Boga, czy błogosławić człowieka? Czym jest i dlaczego mamy błogosławić? Błogosławieństwo, aby wyjaśnić sobie ten termin błogosławieństwo, należałoby powiedzieć, czym błogosławieństwo nie jest. Najłatwiej tak przejść do definicji tego czynu, tego słowa. Błogosławieństwo to nie jest chrześcijańskie zaklęcie, bracia i siostry. Wiem, wielokrotnie czasem w chrześcijańskim świecie stosuje się jakieś hasła, jakieś tam powiedzenia i one tak wchodzą w życie Kościoła, że stają się takim sloganem. Językiem kościelnym, urzędowym, gdzie już nie ma w tym żadnego serca, żadnego pragnienia, żadnego poruszenia we wnętrzu, ale tylko hasełko. To nie jest to chrześcijańskie hasło. Błogosławieństwo to nie hasło, które dobre jest na wszystko. Nie można wszystkim załatwić, czy wszystko załatwić błogosławieństwem. To tak nie działa. A więc to nie jest tak, że prawidłowe zakończenie modlitwy. Na koniec, żeby było dobrze po chrześcijańsku, to pobłogosławmy się. To tak nie działa. Czym więc jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo, bracia i siostry, to przede wszystkim postawa serca wyrażona słowami naszych ust. To jest błogosławieństwo. No, nie do końca powiedziałem, czym jest to błogosławieństwo, tylko jak ono się objawia. Jest to coś, co wychodzi z wnętrza człowieka i przechodzi przez usta, bo z obfitości serca, mówi Pan Jezus, mówią usta. A więc musi to być połączone z wnętrzem, czy z tym, co przeżywa człowiek, z wyrażeniem ustami wnętrza, więc serca. Co to znaczy więc błogosławić? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad samym słowem błogosławić. Bardzo ciekawe, ponieważ słowo to pochodzi z połączenia już starych, wymarłych, archaicznych słów języka polskiego. Błogo. Kto nawet dzisiaj mówi, że jest mu błogo? Młodzież powie, że jest im średnio. To dzisiaj oznacza, że jest fajnie, ale mogłoby być lepiej. Średnio, tak? Mówimy, że jest fajnie, że jest dobrze, ale kto dzisiaj mówi, a błogo mi dzisiaj?
Jest taka wspaniała pieśń, stara pieśń. Błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Tak to było mniej więcej. Błogo mi. O co chodzi? Kiedy śpiewamy taką pieśń, a więc kiedy używamy słowo błogo. Błogość albo błogostan, błogo, błogość oznacza stan zadowolenia. To jest błogość. Jestem zadowolony, spokojny, pełen zaspokojenia. To jest błogość. Tak to jest tłumaczone. Młodzi może nie już tego słowa bardziej nie znają, ale tak kiedyś mówiono. Błogo mi, a więc jestem zadowolony, spokojny, jestem usatysfakcjonowany, jestem zaspokojony, wszystkie moje potrzeby są spełnione, jest mi błogo. Tak, to oznacza błogość. Ale samo słowo błogosławieństwo, czy błogosławić, nie składa się tylko z jednego członu, a więc błogo, ono ma też drugi człon, czyli sławić. Nasi bracia ze wschodniej granicy wiedzą, co to znaczy sławić. U nich się jeszcze używa tego słowa. U nas zmienione to zostało. Czy znowu jest to bardziej archaiczne słowo? Dzisiaj się mówi bardziej wychwalać, chwalić, prawda? Chwała Bogu. Nasi wschodni bracia powiedzą sława Bogu, prawda? Ja chyba tak, bo ja tam rosyjskiego nie znam, więc, ale coś w tym stylu. Kochani, a więc chwała, czy chwalić kogoś, wychwalać kogoś. A więc popatrzmy, z czego składa się słowo błogosławić. Ze stanu zadowolenia, błogości, zaspokojenia i w takim stanie kogoś chwalić. To jest niezwykłe. I teraz pomyślmy sobie dokładnie, albo spróbujmy zdefiniować, czym jest błogosławieństwo, a ja podam na koniec moją własną definicję błogosławieństwa, rozważając je właśnie na podstawie znaczeń tego słowa. Błogosławieństwo tak z życia oznacza życzyć komuś dobrze, a więc mieć takie szczere pragnienie, aby komuś się dobrze wiodło, aby się poszczęściło. Po drugie, oddawać cześć i chwałę, to jest błogosławieństwo również. A po trzecie, to jest oczywiście definicja słownikowa, być wdzięcznym. Być wdzięcznym. Błogosławieństwo. A więc życzyć komuś dobrze, chwalić kogoś i trzecie, być wdzięcznym. Więc na tej podstawie pozwolę sobie podać definicję błogosławieństwa tak, iż kiedy będziemy błogosławić Pana, zastanowimy się, czy faktycznie Go błogosławimy, czy używamy tylko martwego, pustego słowa. Błogosławić Boga. Co to znaczy? Co to znaczy błogosławienie Boga? Jest to świadome, po pierwsze świadome, i tutaj bym mógł godzinami mówić, co to znaczy świadome. Wydaje mi się, że w XXI wieku duża część chrześcijan robi wiele rzeczy w kościołach nieświadomie. Nieświadomie. Nie mają głębokiej świadomości tego, co robią. Machinalnie śpiewają, machinalnie się modlą. Kiedy trzeba klęknąć, to klękną. Kiedy siedzieć, to siedzieć. Kiedy wstać, to wstaną. Ale kiedy chodzi o świadome przeżywanie Boga, już jest problem. Obyśmy zawsze byli świadomi. Aby nasza chwała dla Boga, oddawanie Mu chwały było świadomie. Co mam na myśli? Wiem, za co Boga chwalę. Wiem, za co Go chwalę. Za to, że się zmiłował nade mną, że przebaczył mi moje winy, że odpuścił mi całą listę niekończących się długów, które nie byłem w stanie spłacić, że posłał swojego Syna, że On zawisł na krzyżu. Wiem, za co Go chwalę. Wiem. To jest świadome uwielbianie. Świadoma chwała. A więc świadome oddawanie chwały Bogu, uwaga, sercem pełnym zadowolenia. To jest błogosławieństwo. Z powodu wdzięczności Bogu za Jego dobre dzieła względem mnie. Kiedy błogosławisz Boga, naprawdę, kiedy czytam Psalm 103 i Dawid mówi, błogosław duszo moja Pana. To tak jakby chciał powiedzieć, chcę świadomie, sercem pełnym zadowolenia i zaspokojenia w moim Bogu oddać Mu chwałę,
dziękując Mu za to, co uczynił dla mnie. Całe 5 wersetów o tym mówi bardziej dokładnie, że On jest zadowolony, zaspokojony, że On dostał to, co było Jego ogromną potrzebą. Otrzymał to, jest zaspokojony duchowo i błogosławi za to Boga i oddaje Mu chwałę. A błogosławić człowieka, to inaczej życzyć mu, teraz uwaga, życzyć mu, aby zaczął błogosławić Boga, patrz definicja powyżej. To jest moja definicja na błogosławieństwo człowieka. A więc jeśli błogosławimy Boga, to robimy nic innego, jak świadomie oddajemy chwałę Bogu sercem pełnym zadowolenia i zaspokojenia z powodu wdzięczności Bogu za Jego dobre dzieła względem nas. A kiedy błogosławimy człowieka, to chcemy, aby przeżywał to samo. To jest to. Życzymy mu jak najlepiej. Co może człowiek mieć najlepszego? Co może mieć lepszego niż to, iż jego dusza, duch będzie zaspokojony w Bogu? Iż jego grzechy zostaną przebaczone, iż jego dusza napełni się wiarą. Mesjasz, Zbawiciel razem z Ojcem, jak powiada Pismo, zamieszka z Nim, będą wieczerzać w Nim wspólnie razem. Czyż człowiek może być bardziej zaspokojony niż to? Samochód piękny, dom piękny, willa, basen, cokolwiek sobie wymarzysz, nie da ci takiego zaspokojenia jak pokój z Bogiem. Odpocznienie ducha. Wiara w Jezusa, przyjęcie zbawienia, które On zgotował nam. I wtedy takim sercem i tylko takim poczuciem zaspokojenia w Nim, duchowego zaspokojenia, jesteś w stanie błogosławić Boga w pełnym tego słowa znaczeniu. Błogosławić, będąc zadowolonym, cieszącym się, zaspokojonym, chwalić Go, dziękując Mu za Jego dobre dzieła. Kochani, Psalm 50, wers 23 mówi tak. Czci mnie ten, kto ofiaruje mi dziękczynienie. Nauczyliśmy się, iż oddawanie Bogu chwały to jest tylko muzyka i pieśni. Ja kiedyś na ten temat zwiastowałem i mam nadzieję, że pamiętamy jakieś myśli z tego kazania. Nauczyliśmy się, to jest błędny wniosek. Czy błędne spojrzenie. Muzyka i pieśni jest tylko czy pieśni są tylko częścią prawdziwego uwielbienia. Uwielbienie zaczyna się wtedy, kiedy człowiek weźmie sobie do serca Psalm 50, werset 23 i zacznie dziękować Bogu. To jest prawdziwe uwielbienie. Bo mówi psalmista, czy cytuje słowa Boga pod natchnieniem Ducha Świętego, mówi: czci mnie ten, kto ofiaruje mi dziękczynienie. Słowo dziękuję w życiu jest takie piękne. Kiedy dziecko mówi dziękuję, kiedy człowiek człowiekowi odpowiada dziękuję, to jest takie wspaniałe, taki zwykły odruch, ale owszem, ono mówi o postawie wdzięczności. Bóg tego oczekuje. Dlaczego? Bo On wie, że i tak od Niego wszystko zależy. Twoje zdrowie, życie, twoje dni, ilość włosów na głowie. Twój dzień, dzisiejszy dzień od Niego zależy. On to wie, obyśmy i my to wiedzieli. Kochani, pierwszy werset odkrywa również, pierwszy werset tego psalmu odkrywa też przede mną coś bardzo wyjątkowego, z czym jakby chciałbym walczyć też w swoim życiu, ale ogólnie. Kochani, nasze czasy są bardzo paskudne, dlatego że żyjemy w czasach, kiedy dochodzi do bardzo poważnego, sztucznego pobudzania emocji w różnych kwestiach i na różnych sferach życia. Pobudzania, sztucznego pobudzania emocji poprzez reklamy, poprzez różnego rodzaju mechanizmy psychologiczne, tak abyś kupił, abyś wziął kredyt, abyś się zadłużył, abyś wydał, abyś nabył i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o tym wszyscy, że tak jest. Sztuczne pobudzanie emocji. Abyś był jak najbardziej zadowolony w banku, abyś poczuł się właśnie błogo tam siedząc na stołku, tak żebyś wziął to, co trzeba i tak dalej. To jest sztuczne pobudzanie emocji. W
kościołach niestety też do tego dochodzi. W wielu sferach, w wielu momentach, w wielu sytuacjach, w których nie powinno dochodzić do tego rodzaju rzeczy, zwłaszcza kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję, najpierw pobudzane są emocje, bo tak łatwiej. Ale nie tędy droga. Niemniej jednak uważam, że pod pretekstem bezpieczeństwa dochodzi do drugiego zła, z drugiej strony jakby. Więc skoro tak jest w kościołach, skoro tak jest na wielu nabożeństwach, skoro tak jest, że sztucznie pobudza się emocje, to wykluczmy emocje w ogóle ze zborów, z kościołów. Nie ruszajmy się, stójmy jak słupy soli i tak dalej, i tak dalej. To jest drugie zło, którego ja również nie, z którym się nie mogę pogodzić. Dlaczego? Dlatego, że jak patrzę na psalm, na ten psalm, pierwszy werset i drugi werset, pierwszy w zasadzie werset, to ja widzę Dawida, który uruchamia całe swoje jestestwo, aby chwalić Boga. On się cały odkrywa przed Bogiem i wręcz mówi: każda cząstka mego wnętrza, wychwalaj Jego imię. Wychwalaj Jego imię. Kochani, uważam, że emocje oparte o prawdę są jak najbardziej biblijne, potrzebne, bo tacy jesteśmy. Ja jestem człowiekiem zbudowanym przez Boga i Bóg tak mnie skonstruował, że kiedy popatrzę w okno, w prawą moją stronę i zobaczę błękit nieba, na który tak bardzo czekam, to nie będę grobową miną na to patrzył, ale się ucieszę po prostu. Ucieszę się. Gdzieś tam zadziałają we mnie emocje i podziękuję Bogu. Ucieszę się. Zaplanuję sobie coś fajnego na dzisiaj, aby ten dzień dobrze wykorzystać. Będę człowiekiem po prostu dzisiaj. Więc emocje. Kochani, pod pretekstem bezpieczeństwa można pozbyć się emocji z kościoła. Można. Ale w ten sposób pozbyliśmy się albo pozbywamy się z wielu miejsc Ducha Świętego. Pod pretekstem bezpieczeństwa. O tym też kiedyś mówiłem. Są takie miejsca, są takie kościoły, które sam byłem w takich zborach, gdzie po jednej stronie siedzieli ci, którzy są za Duchem Świętym, a po drugiej stronie ci, którzy są przeciw objawianiu się Ducha Świętego. To jest żenujące. Tak zbory nie mogą wyglądać. Kościół to jest miejsce, gdzie Duch Boży jest obecny i gdzie jest bezpieczniejsze miejsce, jak nie tam, gdzie Duch Święty jest. Tam jest najbezpieczniej na świecie, gdzie jest Boży Duch. Dlaczego? Bo On wprowadza we wszelką prawdę, bo On daje dar rozeznawania duchów, bo On nas ochrania, bo On nas prowadzi i tak dalej, i tak dalej. Pozbądźmy się go z kościoła, to inne duchy znajdą swoje miejsce w tym miejscu. Kochani, więc pod pretekstem bezpieczeństwa wiele rzeczy można wylać dziecko z kąpielą. Ale nie tego oczekujemy. Pozbyto się darów Ducha Świętego również, bo tak bezpieczniej, bardziej jest, opanujemy sytuację, bardziej nad nią jakby panujemy, kontrolujemy, ale to nie tak. Nie my mamy kontrolować, nie my mamy panować. Nie jestem włodarzem i gospodarzem. Jest nim Pan Kościoła, On jest głową Kościoła. Ja tak chcę funkcjonować. Kochani, pod pretekstem bezpieczeństwa i pod jakby argumentem takim, że w wielu miejscach dochodzi do nadużyć, możemy sami się okraść z takich bardzo człowieczych, można powiedzieć, takich ludzkich, zwykłych zachowań, jakim jest podnieść ręce, jakim jest uklęknąć przed Bogiem. Dlaczego nie? Jakim jest zaśpiewać Bogu, uśmiechnąć się do Niego. Dlaczego nie? Przecież jestem człowiekiem. Nie robotem, nie jakąś maszyną. Dlaczego mam się nie cieszyć przed moim Bogiem, który tak wiele dobra dla mnie uczynił? Kochani, czy zdanie nie chodzę do lasu i nie zbieram grzybów, bo są same trujące, bo jest dużo trujaków, ma jakiś sens? Ja lubię zbierać grzyby. Bardzo lubię chodzić na wycieczkę do lasu i wydaje mi się to niedorzeczne, żeby ktoś stwierdził, tam jest tak wiele trujących grzybów, że nie będę tam chodził.
Ale czy nie warto pójść po te dobre? Po te dobre. Po te, które mają taki smak, które są dobre. No warto. Ileż satysfakcji i radości z tego również człowiek może naczerpać. Kochani, więc kto, zadam pytanie, kto cię uratował od śmierci i wiecznego potępienia? Kto umierał za ciebie na krzyżu? Kto położył swoje życie za ciebie? Jeśli to nie wyciska z ciebie łez, nie sprawia po drugiej stronie radości, nie wpływa na twoje emocje tak, iż potrafisz dziękować Bogu, potrafisz poczuć chwilę uniesienia, takie jakby, no takie uniesienie z powodu radości, to może się okazać, że zestarzałeś się duchowo. Może się okazać, że ja zestarzałem się duchowo. Jeśli nie reaguje na świadectwo, które brat, siostra mówi i przeżywa to, jak Bóg mu pomógł, a ja traktuję to jako rzecz taką, no wiesz, no fajnie, że to powiedziałeś, to może się okazać, że się zestarzałem duchowo, że mam prawie 30 lat, a w sercu jestem jak ponad 130. Zestarzały, już nic jakby do mnie nie dociera, niczym się nie cieszę. Ja nie mówię, że tak 130-latkowie funkcjonują. Wierzę, że cieszą się jeszcze z wielu rzeczy. Choćby z praprawnuków na pewno. Chociaż nie spotkałem nigdy kogokolwiek, kto miałby 130 lat, ale można się tak duchowo załatwić, w cudzysłowie powiem. Dojść do takiego stanu, że już nic nie cieszy, nic nie przeżywam, na nic nie reaguję. Nic nie słyszę, mówię o duchowych rzeczach, nic nie widzę, Bóg przestał działać. A może nie przestał, tylko może ja go po prostu przestałem widzieć i słyszeć. Kochani, Dawid mówi, niech każda moja cząstka błogosławi Jego święte imię. Niech wszystko, co jest we mnie, uruchomi się i zacznie Go sławić. Wiersz drugi objawia coś znacznie, jakby coś z drugiej strony, aczkolwiek bardzo powiązane. Błogosław moja duszo Pana. Dlaczego? Albo z jakiego względu? Co ma być tym błogosławieniem Pana? Albo co ma być argumentem, podstawą do tego, żeby Pana błogosławić? To, iż nie zapomnę o żadnym Jego dobrodziejstwie. Kochani, czy widzimy, co Dawid mówi jakby z drugiej strony medalu, co jest tam ukryte w tym zdaniu? Nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. Popatrzmy jakby na drugą stronę tego zdania. To znaczy, że Dawid stwierdza, że życie człowieka, który kocha Boga, jest pełne dobrodziejstw. Tylko obyśmy o nich nie zapomnieli. Ja to odczytuję. Tylko znowu wspomnę to, co na samym początku. Dojrzałe chrześcijańskie serce zrozumie, co to jest dobrodziejstwo Boga, dobro Boga, nawet jeśli będzie to choroba, cierpienie, ból, prześladowanie, trudności, presja. On zrozumie, że Bóg jest dobry i to nie ulega wątpliwości. Pożądliwe, niedojrzałe, pełne pożądliwości, egocentryzmu serce stwierdzi wielokrotnie, że Bóg jest niedobry, nieczuły, niewrażliwy, bez łaski, bez miłosierdzia, nie interesuje się mną, w ogóle nie wiem, czy on jest, bo nie mam na koncie tyle, ile powinienem. To jest niedojrzałe serce. Dawid był dojrzały. On stwierdza, życie człowieka jest pełne Bożego dobrodziejstwa. Pełne. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze rozumiemy, o czym mówię. Dobrodziejstwo Boga. To jest to, że pozwala ci się obudzić, że masz na stole co jeść, że możesz iść do pracy i że w tej pracy może ci się powodzić, możesz zarobkować, jesteś zdrowy, a jeśli jesteś chory, to On cię przeprowadza. Jeśli jesteś nadłamany, to On cię podniesie. Jeśli ledwo się tlisz, to On cię rozpali. To są dobrodziejstwa Boga. Dawid mówi, obym tego nie zapomniał. Obym tego nie zapomniał, że On jest dobry dla mnie. Bezustannie. Dobry dla mnie. Dojrzałe serce zrozumie, co to są te dobre rzeczy. Kochani, wszystko, co pochodzi od Boga, czytamy w liście Jakuba, co zstępuje z góry, jest to jaki dar. Pamiętamy? Dobry i doskonały. Bóg nie daje złych rzeczy.
I to znowu należy dobrze zrozumieć. Złych w swoim sensie złych, czy grzesznych, niewłaściwych, on nie chce cię zranić i nie będzie cię ranił. Ale jeśli dusza twoja tego wymaga, to może dać ci coś, co ci się wydaje złe, ale w konsekwencji przecież wszystko dopomaga ku dobremu. Więc to jest wielka prawda i należy to bardzo, bardzo dobrze zrozumieć. Kochani, słowo jego dobrodziejstwie jest tu kluczem. Jego dobrodziejstwie. Dawid mówi, pamiętaj człowieku, że to wszystko, co dobre Bóg ci daje na co dzień, jest jego dobrodziejstwem. Nie moim. To nie moja siła, moje ręce, to nie mój spryt dokonał tego wszystkiego. Nie zapomnij o jego dobrodziejstwie. O tym, że on czyni te rzeczy. Kochani, to jest to, co ja mówiłem na samym początku. Można się zestarzeć duchowo. Doprowadzić do takiego stanu, w jakim ja się... takiego przebłysku, w jakim ja się znalazłem. A, przecież takie rzeczy się zdarzają i tak dalej. Nie zapomnij o jego dobrodziejstwie. To było jego dobrodziejstwo. Dał zielone światło. Dał pewien sygnał. Pokazał. Ten człowiek, ten brat odczytał to przecież... Jednoznacznie Bóg jest ze mną w tym wszystkim, w tym trudzie. Jakim to byłoby zgorszeniem, gdybym się odezwał wtedy i powiedział, wiesz co, bracie, przecież takie rzeczy się zdarzają. To by było tak nieodpowiedzialne, lekkomyślne i niedojrzałe. Gdybym powiedział, wiesz co, może niepotrzebnie się cieszysz. Szkoda słów, gdybym tak powiedział. Dobrze, że Pan Bóg mnie zestrofował i moje myśli zaraz skorygował. Ciesz się, Damian. Ciesz się, bo jestem, bo działam. 8-7 lat temu skakałbyś z radości, gdybyś ty to widział. Bo ta pierwsza miłość by tak działała w tobie. Kochani, trzeba wracać do tej pierwszej miłości. Bezwzględnie musimy przeżywać Boga. Jeremiasz mówi o tym, że jeżeli człowiek zacznie polegać na sobie, stanie się jak, już nie pamiętam, co tam jest za roślina opisana, ale... Proszę? Jałowiec, dokładnie. Jałowiec na stepie. I tam jest napisane tak. Nie widzi, kiedy przychodzi dobre. Ha! Nie widzi, kiedy przychodzi dobre. Nie widzi, kiedy nadciąga dobra rzecz od Boga. Nie zauważa tych dobrych rzeczy. Dlaczego? Bo się wewnętrznie zestarzał. I zaczął polegać na swoim doświadczeniu, na swoim już duchowym jakimś życiu i tak dalej. Patrzy na młodych, a przejdzie wam i tak dalej. Ja takie rzeczy słyszałem. Kochani, nie, odnawiajmy swoje wnętrze. Bo apostoł Paweł o tym mówi. Zewnętrzny człowiek niszczeje, prawda? A wewnętrzny co robi? Odnawia się. Zyskuje na nowo tą samą siłę, chciałby powiedzieć apostoł Paweł. Idźmy dalej. Wiersz 3 i 4 mówi o tym, iż Bóg jest gotów przebaczać twoje winy. Przebaczać twoje winy. Zaskakuje mnie czas użyty tutaj przez Dawida. On przebacza. On przebacza wszystkie twoje winy. Bracia i siostry, nie jest tu napisane, to On przebaczył wszystkie twoje winy, choć to też jest prawda. A jest tu napisane coś innego. On przebacza twoje winy. Co to znaczy? To znaczy, że Dawid coś z tego doświadczył i doświadcza. Kiedy to pisze, oczywiście. Doświadcza, kiedy to pisze, doświadcza przebaczenia win. Jestem tego pewien, że grzech w życiu Dawida to nie był tylko moment, kiedy zgrzeszył z Batrzebą i kiedy dokonał spisu swojego wojska. Bo takie dwie sytuacje tylko czytamy w Bożym Słowie, kiedy Bóg się na Dawida pogniewał i coś czynił. Uważam, że Dawid był człowiekiem, tak jak każdy z nas, i wiedział doskonale, co to znaczy upaść, zgrzeszyć. Niektóre z psalmów są przecież psalmami pokutnymi, w których woła do Boga o to, aby odnowił jego ducha, ducha prawego we mnie odnów. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, jest jeden z psalmów. Kochani, kiedy patrzę na psalmy, to nie widzę w tych psalmach maszyny, autora maszyny, bez
uczucia, bez emocji, bez poruszenia serca. Ja widzę człowieka, który jest pełen emocji względem Boga. Poruszenia serca. On wie, co to znaczy być człowiekiem. Przeżywa grzech, upadek, ale wyznaje słowami, wie, kim jest Bóg. Mówi, On przebacza wszystkie twoje winy. A może dzisiaj siedzisz na tym miejscu i zastanawiasz się, czy Bóg jest gotów jeszcze ci wybaczyć? Czy jeszcze ma łaskę dla ciebie? Czy jeszcze jest szansa dla ciebie? Co jest napisane w psalmie? On przebacza twoje winy. Póki żyjesz, Bóg nie jest zainteresowany twoim potępieniem, ale szuka i czeka, abyś się opamiętał, aby dać ci odpuszczenie twoich win, pozwolić, abyś się opamiętał, zawrócił, zyskał czyste serce, nowego ducha do swojego wnętrza. Więc jeśli jest jakiś ciężar, grzech, coś cię przygniata, coś się wydarzyło, bracie i siostro, biegnij do Niego. Do Niego, który ma ciągle otwarte ręce. Nie po to, aby zakrywać grzech tak lekkomyślnie, a nic się nie wydarzyło. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że On gotów jest wybaczyć ci, jeśli będziesz o to prosić. Jeśli twoje serce będzie skruszone i zawołasz, Panie, wybacz, bo zgrzeszyłem. Ale nie tylko On wybacza wszystkie twoje winy, nie automatycznie, ale na prośbę, ale On też leczy wszystkie twoje choroby, jest napisane. O Dawidzie, czemu napisałeś, że On leczy wszystkie twoje choroby? Dlaczego stwierdzasz taki fakt? Być może dlatego, że sam tego doświadczam. To jest moje świadectwo z moim Bogiem. Doświadczam tego, że Bóg leczy moje choroby, że podnosi mnie z niemocy, że wołam, modlę się, On to czyni. Dlatego modlimy się o chorych. Różne są zamysły Boże, przeróżne, ale mamy wiarę, że kiedy się modlimy, Bóg odpowie. Kochani, wiersz ostatni jest tym, na który zwracam uwagę bardzo jakby wyjątkowo w tym całym rozważaniu, dlatego że ten werset stał się takim haczykiem do tego, żebym zwrócił uwagę na ten psalm. On nasyca dobrem twą codzienność, tak, że twoja młodość odnawia się jak u orła. Ciekawe porównanie. Kochani, z tym orłem. Jak to jest z tym orłem? Zastanówmy się przez chwilkę. Bo życie tego orła wskazuje na to, o czym mówiłem do tej pory. Orzeł, o którym jest napisane w Biblii, w tym miejscu, pochodzi z rodziny sępów. To jest taki ptak tam na terenie, w cudzysłowie powiem, Palestyny, bo niektórzy nie lubią tego słowa, aczkolwiek Ziemi Świętej, Izraela. Tam żyje taki ptak, który opisany jest w tym psalmie. I ten ptak, ten orzeł, który tu jest opisany, bardzo długie ma życie i dochodzi do takiego momentu, w którym gdzieś co około 50 lat zmienia upierzenie swoje. I wyobraźcie sobie, nie wiem ile on żyje, ale tak piszą książki, że gdzieś około 50 lat dochodzi do zmiany upierzenia tego ptaka. Kochani, ale zanim dojdzie do zmiany upierzenia, dzieje się coś, co ten ptak, albo dzieje się coś, co może sprawić, że ten ptak umiera. Kochani, ten ptak z latami, biegną lata i ten ptak zaczyna, te pióra, które ma i które go unosiły na skrzydłach wysoko na tym bezkresnym niebem, aby łapać zdobycz, z latami stają się coraz cięższe i cięższe. One obrastają takimi dziwnymi jakimiś substancjami, stają się coraz cięższe, do takiego stopnia, że ten orzeł po pewnym czasie nie może już latać. On już tylko chodzi. Pewien kaznodzieja używał tego obrazu, opisał, ja cytuję tego rozważania teraz. A więc ten orzeł w pewnym momencie przestaje latać. Przestaje latać. Pamiętam kiedyś, mając 20 lat, 19-20 lat, kiedy się nawróciłem, mieliśmy taką paczkę, trzech nas było, przyjaciół bardzo bliskich, razem się modliliśmy, wielbiliśmy Boga wielokrotnie, chodziliśmy na spacery, na most na Wiśle i tam chodziliśmy i śpiewaliśmy Bogu. Tak wspaniały czas mieliśmy. Pamiętam, kiedy
Mieliśmy taki swój język między sobą i kiedy był dobry czas, kiedy był dobry czas z Bogiem, to mówiło się, że się lata. Tak się mówiło. Jak tam, latasz? Tak, latam. Tak było. Taki był język. A więc, kiedy człowiek miał dobry czas z Bogiem, to mówił, że lata. Lata. Przypomniało mi się, kiedy myślę o tym ptaku. Ten ptak przestał latać. Coś się wydarzyło. Obciążył się. Jego własne życie stało się mu ciężarem. Przestał latać. Kochani, to bardzo przypomina życie. Po prostu życie. Kiedy człowiek się czymś obciąży, tyle doświadczeń, problemów, trosk, różnego rodzaju sytuacji, nagle człowiek przestaje latać. Już nie wzbija się w powietrze. Już nie może polatać, aby czymś się nakarmić. Okazuje się, że ten ptak zaczyna funkcjonować już tylko z resztek. Inne orły szybują, latają i one mają tak funkcjonują, że one przynoszą pewną to, co zostało z ich pożywienia, przynoszą i oddają temu, który już nie lata. Ale co się dzieje dalej? Okazuje się, że ten ptak doświadcza czegoś takiego, że na dziobie zaczyna rosnąć pewna naruś. Więc skrzydła obciążone, już nie może latać, nie może funkcjonować, ale też na nosie, na dziobie zaczyna rosnąć pewna naruś. Także dziób przestaje się już otwierać. I okazuje się, że dochodzi w życiu tego orła, niegdyś króla przestworzy, ptaka, który latał i siał postrach, zdobywał, co on mógł zdobyć, karmił się, był silny. Staje się ten to ptak karykaturą, która już nie jest w stanie zdobyć pokarmu, czymś się nakarmić, nie jest w stanie nawet otworzyć dzioba, umiera. Powoli umiera, zaczyna głodować. Wiecie, to jest ciekawe stworzenie, bo okazuje się, że w tym czasie wiele tych ptaków umiera, po prostu pada. Ale dochodzi do takiego, w niektórych przypadkach dochodzi do takiego momentu zwrotnego, kulminacji, takiego impulsu jakby z góry. I okazuje się, że ten ptak resztkami sił zaczyna tym swoim dziobem uderzać o skałę. Uderza o skałę i uderza, i uderza, i uderza. I uderza, aż krew się leje i ta naruśl zaczyna pękać i odpada. W pewnym momencie, znowu impulsem jakby zewnętrznym, ten ptak resztkami sił zaczyna tak ruszać piórami, ruszać skrzydłami, że te ciężkie, ociężałe pióra zaczynają odpadać. I wygląda jak kurczak przed obiadem. Bez piór. Nagi, goły, bez piór. Niegdyś król przestworzy. Teraz nagi na pośmiewisko innych ptaków. Wiecie, niektórzy badacze, ci, którzy obserwują ptaki, okazuje się, to jest przedziwne, ja tego nie rozumiem, że kiedy ten ptak jest taki ociążały, pióra ma zlepione naruśl na tym dziobie, okazuje się, że takie małe ptaszki zaczynają krążyć na nim i zaczynają odchody na niego swoje zrzucać. To jest ciekawa obserwacja. Wiecie, to bardzo, ale to bardzo przypomina życie duchowe. Bardzo. Kiedy przestajesz latać, kiedy przestajesz się wzbijać, kiedy przestajesz mieć relacje z Bogiem, kiedy twój duch nie jest odświeżony, świeży, gotowy, gorliwy, okazuje się, że te małe rzeczy, które niegdyś nie stanowiły problemu, wracają do ciebie z powrotem. Kiedy tracisz świeżość z Bogiem, grzech nabiera siły. Nabieram mocy. Kiedy tracisz relację z Bogiem, grzech wzmaga się w sile. I wydaje się, że pewne rzeczy zostawiłeś już lata za sobą. I one wracają. I wydalają prosto na ciebie. Kochani, ale żeby nie pozostawić nas z takim niemiłym akcentem na sam koniec, ten ptak, w życiu tego ptaka, kiedy już rzuci te ociążałe pióra, dochodzi do czegoś takiego jak odnowa. Odnowa. Jego młodość się odnawia, odrastają pióra i może znów zacząć szybować, karmić się, zdobywać pokarm. O tym mówi psalmista Dawid.
O tym mówi psalmista Dawid. On nasyca dobrem Twą codzienność tak, że Twoja młodość odnawia się jak u orła. Jak właśnie u tego orła. Kochani, pozostaje nam zakończyć dzisiejsze nabożeństwo. Pozostaje nam pewien wniosek, pewną myśl dać na sam koniec. I powiem tak, że w życiu człowieka dochodzi do wielu takich sytuacji, kiedy obrastamy czymś ciężkim i kiedy nasz, można powiedzieć, nasz nie tyle dziób, ale nasze życie staje się powoli takie mało wrażliwe, niewrażliwe, już się nie karmimy, już tak ciężko czymś się zbudować, nakarmić, coś odebrać dla siebie. Być może dlatego, że zestarzałem się jak ten orzeł z powodu różnych doświadczeń, ciężarów swojego życia. I kiedy brat dzwoni w tak wielkiej potrzebie i mówi takim, wiecie, zadrżałym głosem, bo to przeżywa, nie reagujesz na to w ogóle. Do tego dochodzi. Mówię o czymś, co przeżyłem sam, albo co przeżywam. Nie reagujesz na to w ogóle. I wtedy musi przyjść jakiś impuls z góry, aby mnie obudzić. Damian, czas się odnowić jak orzeł i wzbić na nowo. Aby kiedy następnym razem ktoś zadzwoni, będzie dzielił się świadectwem, będziesz mówił chwała Bogu, nie tylko po to, żeby mówić, ale z tego powodu, że to widzisz i przeżywasz, odczytujesz Boże działanie w życiu braci, sióstr i nie tylko w życiu innych, ale też przede wszystkim w swoim. Kochani, tym rozważaniem chciałem nas bardzo mocno zachęcić do tego, abyśmy wejrzeli w siebie i zobaczyli, gdzie my jesteśmy, gdzie jestem na tej drodze za Bogiem. Może czas przyjść i zacząć pukać w tą skałę, którą jest Chrystus, w ten kamień, którym jest Chrystus. Zrzucić ten balast, który ciąży, który nie pozwala nam spożywać. Zrzucić ten ciężar, który nas przygniata. Tak jak mówi Boże Słowo, patrząc na Jezusa. Iść dalej w tym biegu, wzbić się w powietrze i zacząć szybować duchowo, przeżywać, mieć wrażliwość, gorliwość dla Pana.